tomografu dwurzędowego. Niestety był to tomograf najstarszy tego typu na Podkarpaciu. Nadal świetnie pracujący, ale działający, ale najstarszy. Dzisiaj możemy się pochwalić tomografem 64-rzędowym firmy Siemens, który jest tego typu najnowocześniejszy w Europie. Bodajże, jak się nie mylę, panie inżynierze, to jest pierwszy tego typu tomograf montowany w Europie, więc to jest naprawdę niesamowita sprawa. Jestem tu bardzo często i słyszę, że badanie trwa teraz 10 razy, potrafi trwać 10 razy krócej. To też jest niesamowita rzecz. Jakość tych zdjęć jest nieporównywalnie większa. Jestem przekonany, że tych żyć uratujemy sporo i serdecznie z tego miejsca Państwu dziękuję, bo gdyby nie Państwa zaangażowanie, tego tomografu na pewno tu by nie było. Zresztą nie raz mam przyjemność spotykać się z Panią Wojewodą i dyskutować na temat problemów właśnie powiatu dębickiego i zawsze ta rozmowa jest szczera, zawsze jest bardzo sympatyczna i zawsze możemy liczyć na pomoc. I serdecznie Panu za to dziękujemy.